czcigodni kapłani i osoby życia konsekrowanego. Nasze spotkanie opłatkowe przypada w bardzo ciekawych czasach. Ciekawość tych czasów nie tylko nakreśla pandemia, ale przede wszystkim duch świata, który po trochę nas zadziwia odrzuceniem wartości, przeraża grzechem przestrzeni publicznej, czy wreszcie atakiem na autorytety. Na naszych oczach do głosu dochodzi zło, które porywa za sobą wielu ludzi, wmawiając im, że dotychczasowy system wartości należy zmienić. Zapewne nieraz zastanawialiśmy się, dlaczego tak się dzieje, co jest tego przyczyną. Po 2000 lat głoszenia Ewangelii dostrzegamy, jak bardzo mało jest ona znana, jak bardzo mało jest realizowana w codziennym życiu. I chociaż została przetłumaczona na wszystkie znane języki świata, jest ogólnie dostępna i zapewne znajduje się w każdym chrześcijańskim domu, to jednak wydaje się, co niestety stwierdzamy z wielkim smutkiem, jest mało albo w ogóle nie czytamy. A przecież wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Święty Hieronim w komentarzu do księgi proroka Izajasza powiedział: spełniam to, co mi zostało polecone przez posłuszne przykazanie Chrystusa mówiącego: badajcie Pisma oraz szukajcie, a znajdziecie. Bo nie chcę usłyszeć tego, co on powiedział Żydom: jesteście w błędzie, nie znając Pisma ani mocy Bożej. Apostoł Paweł napisał, że Chrystus jest mocą i mądrością Bożą. Otóż ten, kto nie zna Pisma, nie zna mocy i mądrości Bożej. A zatem nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa. Pouczenie świętego Hieronima podpowiada nam, że kryzys wiary to kryzys wyznawania Boga. Kryzys wiary to skutek postawienia Księgi Pisma Świętego na półce biblioteczki i pozwolenia, aby kurz codzienności osiadł na niej, czyniąc ją milczącym świadkiem przeszłości, a nie sposobem życia. Święty Paweł Apostoł to powie jeszcze: albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Jakże więc mieli wzywać tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśli nie zostali posłani? Jak to jest napisane: jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę. Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz bowiem mówi: Panie, któż uwierzy temu, co od nas posłyszał? Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Widząc złe zachowania i słysząc naukę opartą o przeżywanie wiary, postanowiłem podjąć temat wiary ze szczególnym uwzględnieniem nas, którym wiele dano i od których będzie się wymagać więcej, a może najwięcej. Ludzie mówią o sobie albo o innych, że są wierzący albo niewierzący. Czasem jednak występują u nich odmienne zdania na temat, co to znaczy, że ktoś jest wierzący albo niewierzący. Chcę zatem podzielić się moimi przemyśleniami na ten temat. Chcę, abyśmy zastanowili się nad pytaniem: co to znaczy wierzyć? Kogo można nazwać człowiekiem wierzącym? Żeby odpowiedź na to pytanie miała wymiar egzystencjalny, dobrze będzie, gdy wyjdziemy od ewangelicznego opisu przygody apostołów podczas gwałtownej burzy na jeziorze Genezaret. Oto Jezus śpi w tyle łodzi. Zrywa się wicher tak porywisty i robią się takie fale,
że nawet doświadczeni rybacy nie mogą sobie z tym dać rady. Budzą więc Jezusa, wołając: Panie, ratuj, giniemy. Oni wierzą, że w tej sytuacji mogą liczyć tylko na Jego cudowną moc, której działanie niejednokrotnie już widzieli. Ta moc rzeczywiście się objawia. Jezus, Pan i Władca Przyrody, uspokaja wicher i wzburzone fale. Na tym tle dziwi nas wyrzut i jakby żal, który Jezus kieruje do uczniów. Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? Przecież oni w Niego wierzyli. Przecież budzili Go nie po to, aby wylewał wodę, trzymał żagiel lub wiosłował. Oni budzili Go, aby użył swojej boskiej mocy. Przecież w tę moc wierzyli, a uciszenie burzy tę wiarę potwierdziło. Wierzyli bowiem w to, że Bóg jest i że opiekuje się swoim wybranym ludem. Znali Księgi Pisma Świętego Starego Testamentu i wierzyli we wszystko, co im Bóg w tych księgach objawił. Być może bliska im była Księga Hioba, ukazująca Boga, Stwórcę i Pana, który rządzi morzem, wiatrem. Do takiej wiary i my chyba się poczuwamy. Co więcej, nasza wiara jest pełniejsza, ponieważ wierzymy w to, co Bóg objawił w Nowym Testamencie, a co w skrócie powiedział nam Święty Pan. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Widzimy jednak, że taka wiara, chociaż dobra i potrzebna, nie zadowala Chrystusa. Dotyczy ona tylko jakby naszej głowy, naszego umysłu, nie obejmuje naszego serca i naszego życia. Niektórzy z nas mogą mieć trudności z akceptowaniem niektórych prawd wiary. Niektórzy mają trudność uwierzyć w życie po śmierci, zmartwychwstanie naszych ciał, istnienie szatana i piekła. Ale nawet gdybyśmy wierzyli we wszystkie prawdy wiary, to musimy wiedzieć, że Chrystus od swoich uczniów i wyznawców spodziewa się czegoś więcej. Ze słów Chrystusa wypowiedzianych do apostołów możemy wnioskować, że tym czymś więcej, czego Chrystus pragnie dla ludzi wierzących w Niego, jest zaufanie. Chrystus chce bowiem, abyśmy nie tylko wierzyli w Niego, ale także, abyśmy wierzyli Jemu, czyli mieli do Niego zaufanie. Tego właśnie brakowało apostołom, dlatego byli bojaźliwi. W głębi serca nie ufali Mu bowiem całkowicie. Dlatego woleli na wszelki wypadek obudzić Go i przypomnieć o swoim istnieniu, aby ratując siebie, uratował także ich. Zatem między wiarą w Boga, a wiarą Bogu, jest wielka różnica. Moi drodzy, wiara w Boga może pozostawać tylko na płaszczyźnie teorii, obejmować tylko umysł człowieka. Natomiast wiara Bogu obejmuje całą osobowość człowieka. Rodzi się w jego sercu. Mierząc centymetrem, od głowy do serca jest około 30 centymetrów. Ale w życiu ta odległość może być bardzo duża. Wiara Bogu domaga się bowiem praktycznych decyzji życiowych. Dla lepszego zrozumienia tej sprawy może nam posłużyć następujące opowiadanie. Było to 30 czerwca 1858 roku. Był piękny poranek. Potężne kaskady wodospadu Niagara grzmiały o skały. Nad rzeką, od brzegu do brzegu, została przeciągnięta linia. Po tej linie sławny akrobata Charles Blondin przeszedł na drugi brzeg. Okrzyki zachwytu zgromadzonych widzów przebiły się przez szum łuczących wód. Obróciwszy się ku widzom, akrobata rzucił następującą propozycję. Oto jestem gotów przenieść na swoich barkach inną osobę z jednego brzegu na drugi po rozciągniętej linii.
Lecz kto ma być tą osobą? Akrobata zwrócił się do jednego z mężczyzn, szczególnie biwatującego na jego cześć. Czy pan wierzy, że mógłbym przenieść na drugi brzeg innego człowieka? Oczywiście wierzę, padła natychmiastowa odpowiedź. Zatem proszę siadać na moje ramiona, przeniosę pana, powiedziała akrobata. O nie, wolę nie narażać swego życia, odparł zagadnięty i szybko stamtąd odszedł. Wtedy do akrobaty podszedł mały chłopiec, wsiadł na jego ramiona i został przeniesiony na drugi brzeg. Wszyscy bili entuzjastyczne brawo. Zapytali chłopca, skąd wziął tyle odwagi, dlaczego się nie ma. Chłopiec wskazał na akrobatę i powiedział, bo ten pan to mój tatuś. Na tym przykładzie widzimy wyraźnie, że czymś zupełnie innym jest wyznawać wiarę słowami, a czym innym podjąć ryzyko zaufania. Tylko taka wiara, która potrafi zdobyć się na ryzyko, w pełni podoba się Bogu i rzeczywiście przekształca życie człowieka. Dlatego w tym trudnym czasie potrzeba zastanowić się, czy ja tylko wierzę w Boga, czy również wierzę w Boga. Te dwa pytania są bardzo potrzebne, ponieważ stajemy się przykładem dla naszych wiernych i według naszego rozumienia wiary kształtujemy innych. W dawnych obrzędach sakramentu małżeństwa narzeczeni wypowiadając słowa przysięgi mówili: ślubuję ci miłość, wiarę i uczciwość małżeńską. Dzisiaj natomiast mówią, ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. A więc wiara w dawnym ślubowaniu oznaczała wierność. Zatem człowiek, który potrafi zdobyć się na to, aby zaufać Bogu, jest również zdolny do tego, aby być Bogu wierny. Wierność to dalsza cecha pełnej, dojrzałej, żywej wiary. Bowiem jeśli ktoś naprawdę ufa Bogu, wierzy również słowu Boga, który mówi, że grzech prowadzi do śmierci. Stara się więc, aby jego wiara nie była martwa, aby owocowała dobrymi uczynkami. Dokłada też maksimum wysiłku, aby nie zdradzać Boga przez swoje grzechy. Chce dochować Bogu wierności. Dla nas dobrym przykładem wiary w Boga i Bogu oraz zaufania jest święty Józef, oblubieniec Najświętszej Maryi Panny. W postawie jego życia widzimy bowiem wszystko to, o czym dzisiaj powiedzieliśmy sobie. On połączył wydarzenia życia, którego według wielu mu współczesnych były nielogiczne, z wiarą w Boga i Bogu oraz całkowicie zaufał Bogu. Ale okazało się to, co to on miał rację. To jego pójście za głosem Boga stało się błogosławioną drogą wiary, której przykład mimo upływu wieków nadal jest dla Kościoła wzorem do naśladowania. Dlatego też najbliższy rok został jemu poświęcony, abyśmy dostrzegli i odnowili w sobie drogę wiary i zaufania Bogu. Niech więc czas, jaki staje się doświadczeniem naszego życia, będzie również okazją do umocnienia postawy naszej wiary. Wykorzystajmy go, aby Królestwo Boże wzrastało w nas i przez nas.